Witam was wszystkich, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Zet i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku z Plant vs Zombie. Moi drodzy, jest to kolejny odcinek naszych zmagań, tak więc oczywiście zaczynajmy. Dobra, moi drodzy, lecimy w takim razie. Już tutaj przełączyłem szybciutko scenerię oczywiście, żeby tutaj działało. Dobra, lecimy, moi drodzy, co my tutaj robiliśmy? Już tak dawno tego nie nagrywałem w sumie, jakieś 5 dni, że nie pamiętam, jak w to się w ogóle grało. Nie no, oczywiście sobie tutaj żartuję jak najbardziej, ale nie pamiętam, co robiliśmy w sumie. Dosyć dawno to nagrywałem, bo jakieś 5 dni temu, w porównaniu do takiej serii, która jest dosyć prosta, szybka, to za bardzo nie wiem. A, pamiętam, Michaela Jacksona ostatnio odblokowaliśmy. Spoko, spoko, wszystko rozumiem. Dobra, tylko musimy na pewno tego grzybka wziąć, bo bez niego sobie nie poradzimy. Dobra, zagrałem bez grobów, dobra, dzisiaj zagrałem bez grobów, tak więc zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście, moi drodzy, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się spodoba. I lecimy z koksem, dobra. Zaczynamy od tych grzybów, dobra, będziemy je tutaj powoli kładli tu. No, bez grobów tutaj może być ciężko. Nie wiem, czy nie przypadkiem nie przegrałem już tej rundy, jeżeli chodzi o to, że nie wziąłem grobów. No bo jednak groby są naprawdę bardzo silne na tej mapie. Tym bardziej zobaczcie, ile tych grobów jest, bo jest ich naprawdę sporo i mogą tutaj sporo namieszać na tej planszy, tak więc no nie za ciekawy, powiem wam. Dobra, tutaj idzie już kolejny zombiak. Zaraz tego oczywiście tutaj zgasimy. Stawiamy jak najbardziej, jak na razie się tutaj niczym nie przejmujemy. O ile pamiętam, to wy też powinniście pamiętać, że odblokowaliśmy też ostatnio bardzo dobrego grzyba, który jest, moi drodzy, Doom Shroom, czyli on robi naprawdę ogromną, ogromną eksplozję, dużo większą niż nasza Sherry Lady, jak to było, kurde? No, Sherry Bomb oczywiście, dużo większą eksplozję robi, no ale tak jak mówię, no nie możemy w tym miejscu postawić jej po raz, no ponowny raz po prostu. No i to jest dosyć wielki problem, bo jednak jak już to miejsce nie mamy, no to nie ma później gdzie wystawić, no i powinniśmy robić taki dosyć mały zamęt. No ale wydaje mi się, że to jakoś spróbujemy ogarnąć, więc nie będzie z tym żadnego większego problemu, prawda? Dobra, tutaj sobie oczywiście lecimy z naszymi plancikami. Kurde, jak ja się cieszę, że dla was nagrywam. Już tak dawno nie nagrywałem tych plancików. Cały czas jakieś GTA, Clash Royale, tak w kółko. Aż w końcu tutaj widzimy, moi drodzy, nie zapomniałem jednak o plancach, czyli o jednej z też fajnej serii, wydaje mi się, na kanale, bo jednak ją bardzo, bardzo lubicie. Z tego, co można stwierdzić po komentarzach oczywiście. Dobra, dajemy tutaj szruma. No i lecimy. Dobra, już mamy obładowane całą dolną aleję, że tak powiem, całą tylną aleję naszej tutaj grzybków. Dobra, damy sobie zaraz tutaj grzybencjusza, żeby on tutaj sobie szedł. Dobra, patrzcie, zrobimy taki trik, że tutaj już będziemy powoli zamieniali te grzyby za jeden, bo to raczej będzie opłacalne. Tutaj damy tego grzyba, żeby on się odwrócił. Dobrze, spoczko, on się nam zaraz tu powinien odwrócić. Dobra, już super to zrobił. No i po prostu wymieniamy. Wymieniamy na pewno te grzyby, które są z tyłu. Zaraz będą, o właśnie, nasz pierwszy grzybek nam urósł, moi drodzy. Oj, tutaj może być ciężko, tak więc sobie szybko tutaj zmienię. Dobra, bez problemu. Dobra, w sumie mogę wam pokazać, jak ten Doom Shroom zaraz jak on zaraz będzie się tutaj prezentował. W sumie już nawet nie pamiętam sam, jak on działa, ale pamiętam, że robił chyba jakąś taką naprawdę wielką eksplozję. No kurde, nie pamiętam w tym momencie. Dobra, back to game, nie będę tutaj wychodził, bo myślałem, że mogę sobie sprawdzić w książce z alchemii, ale dobra. Dobra, idź tutaj, spoczko. Na spokojnie, dobra, teraz sobie tego wygosimy. Tutaj tak postawimy, moi drodzy. No i zaraz spróbujemy tutaj, wiecie, zagrać w ten sposób, żeby zobaczyć, jak właśnie te grzybki się tutaj, jak te grzybki działają. Nasze, właśnie ten Doom Shroom, bo to jest dosyć ciekawe. Dobra, zamroźmy go. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie teraz, dam tutaj Doom Shrooma. Zobaczę, czy wszystko zgasi. Ulala! To niezły grzyb atomowy, naprawdę. Tutaj widzimy, że dosyć dobre obrażenia nasz grzybek tutaj dał. No ale sam widzicie, no nie mogę tutaj nic postawić. Mogę czy nie? Patrzcie, you can plant on craters. Czyli nie mogę po prostu sadzić naszych roślinek w kraterach. Jest to naprawdę bardzo duże... no, bardzo duża przeciwność losu, bo jednak to jest dosyć ważne, żeby móc w takich miejscach, prawda, tutaj też stawiać, tak? No a jednak nie ma takiej opcji, no nie ma takiej możliwości. Oczywiście ten krater znika chyba po jakichś tam 2 minutach, no ale jednak i tak dużo czasu też marnujemy, tak? Więc to nie jest tak, że o, on sobie znika i już nie ma to żadnego problemu. Oczywiście, że jest problem. Dobra, widzę tutaj naprawdę prosta fala, bez żadnego większego problemu. Tutaj powinno się obejść. Zobaczcie, jak tutaj sobie to gramy bez żadnego szwanku. Powinno tak się zdarzyć. Dobra, tutaj kosimy kolejne, moi drodzy. Tutaj sobie postawimy tego grzybka. Dosyć ładnie nam tutaj wszystko wychodzi. Spoko. Dobra, tutaj sobie damy to. W ten sposób, moi drodzy. Zbieramy jak na razie oczywiście nasze słoneczniki. Oj, tutaj gościu świruje, pawiana. Nie mogę tu niestety postawić, ponieważ też nie możemy plantować na grobach, co też jest problemem troszeczkę. No ale to groby to nie są aż takim wielkim problemem. Dobra, odwróćcie tutaj, chłopie.
Dobra, tutaj patrzcie, wytniemy tak. Spoko. Drzwiczki, dobra, drzwiczki też zostały rozwalone. Patrzcie, patrzcie, tutaj zaraz dojdzie do samego końca. Teraz zostawimy coś takiego. Tutaj, no, ten gościu z drzwiami jest naprawdę bardzo, bardzo łatwo kontrolowany właśnie przez tego dużego szruma. No i to naprawdę nie ma z tym żadnego problemu. Dobra, tutaj zaraz sobie damy, jeszcze naprawdę nie musimy, teraz damy sobie jeszcze zamrażacza tutaj z poczką, żeby on tutaj szybko, ładnie zamroził wszystko. Tutaj, wiecie co, zaraz mam fajny trik, tylko nie wiem ile naszych zombiaków, oby nie powychodziły wszystkie z tych grobów, bo jeżeli wyjdą wszystkie, to mamy lekki problem, tak więc może próbujmy się tutaj już zabudowywać z tyłu, bo już za bardzo nie potrzebujemy tych monet, a jednak nam bardziej się przydadzą, jednak nam bardziej się przydadzą, jak to się mówi, moi drodzy, zamiast monet to grzybki, tak, antyleria, tutaj damy jeszcze tego, tutaj damy tego, no spoko, jak na razie to dosyć fajnie wygląda, zaraz zobaczymy jak to będzie się sprawdzało przeciw zombiakom, jak wyjdzie naprawdę dosyć spora fala. Dobra, ja tutaj za bardzo nie mam zamiaru teraz nic używać takiego, wiecie, większego, bo wyjdzie jakiś zombiak i nas załatwi, tak? Dobra, tutaj widzimy, tutaj bez problemu, tutaj zostawimy sobie tego pana, tutaj zostawimy jeszcze, o, diament, diament aż 1000 daje, ulala, fajnie, fajnie. Dobra, i teraz zobaczmy jak to będzie, no mam nadzieję, że nie będzie aż tak ciężko, tak? No sprawdźcie, sprawdźcie, ja się boję, że będzie ciężko. Oj, kurde! Dobra, na spokojnie tutaj. Oj. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Dobra, Jackson. Oj, 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 Jackson tutaj. Niedobrze, dobra, tankujemy, tankujemy, moi drodzy. Oj, 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 niedobrze się zaczyna dziać. Dobra, dobra, jedźcie, jedźcie. Dobra, jest nieźle, jest nieźle. Super, zaraz tutaj, ale z każdego grobu powychodziły, zwróćcie uwagę, że z każdego grobu zombiaki zaczęły wychodzić, co było ciężkie. Dobra, jeszcze sobie tutaj patrzcie. Wow, boom, ale zgasiliśmy gościa na grzyba atomowego, super. Dobra, dostajemy kartkę, czytamy oczywiście, zaraz zobaczymy co tutaj będzie. No, no, no. Okej, okay, czyli cześć, chcielibyśmy odwiedzić ciebie w, no, popołudnie. Does ice cream and brains. No, czyli jak smakują lody oraz zombie, oraz mózgi zombiaków. Z pozdrowieniami zombiaki. No dobra, no zobaczymy, no tutaj zombiaki taki dosyć dziwny, podejrzany list nam wysłały, więc spoko. Nic. A minigame, no tak, oczywiście, pod koniec każdego sezonu, że tak powiem, jest minigame. Tak więc zobaczymy, spoko, dobra, tutaj dajemy sobie to. Minigame są dosyć fajne w tej grze, lubię minigame w tej grze, naprawdę, fajne są. Mhm, dobra, tutaj damy sobie kolejnego grzyba atomowego, myślę, że... Dobra, zrobimy, patrzcie, taki trik, że... Oj, kurde, za daleko trochę. No dobra, nie ma problemu, widzimy tutaj, mamy na dwa brainy gramy, czyli będzie tak samo ciężko, jak było w poprzedniej planszy. Dobrze, dobrze, będzie odcinek dłuższy, ja się cieszę jak najbardziej, dobra. Tutaj tego, te grzybki są dobre, tylko one się niestety chowają, więc to jest ich największy tutaj minus, prawda? Dobra, jak na razie nie ma problemu, tutaj sobie radzimy z tym naprawdę na luzie. Mhm, dobra, damy sobie tutaj grób, sobie zetniemy. Dobra, tego musimy odwrócić, bo on tutaj za bardzo nam świruje, pawiana. No ale to na spokojnie, dobra, dajmy sobie coś takiego, moi drodzy. No i, no i, no myślę, że, kurde, tutaj będzie chyba, choć nie, tutaj chyba nie będzie jednak problemu. Zaraz zresztą zobaczymy, mam nadzieję, że nie. Jak będzie problem, to po prostu wysadzimy to wszystko dumszrumem. Zobaczcie teraz na to, moi drodzy, dwa zębiaki się będą biły. To będzie walka, tak? To będzie walka stulecia. Wydaje mi się, oczywiście, na pewno nasz kapelusznik jednak tutaj powinien zwyciężyć w tej walce. Zobaczmy, no kapelusznik pokazał, gdzie raki zimują po prostu, dobra. Tutaj tak, oj, musimy coś więcej stawiać, bo za bardzo, za duży tłok tam się robi. No i będą nam się karty traciły, prawda, do roślinek, więc to trochę problem. Dobra, postawię go tutaj. Dobrze, ładnie, czyli on, no duże, duże obrażenie ma ten grzybek. Postawmy, w takim razie jeszcze jednego zaraz postawimy. Dobra, tutaj z tyłu raczej będziemy sobie stawiali, moi drodzy, tutaj grzyb kolejny. Tutaj... Dobra, mogę dać Doomstruma, czemu nie? W sumie nie jest to aż takie złe rozwiązanie. Szybciej plansza trochę nam przeleci. Oj, niedobrze. Niedobrze, bo nie mogę tutaj postawić, bo jest krater, widzicie? Trochę problem. Ale na spokojnie, wydaje mi się. Patrzcie, tak zagramy. Dobra, tak zrobię. Dobra. Zamrozimy gościa, żeby on tutaj nam nie szpanował za bardzo.
Kolejny krater, kolejny krater w takim razie. Ładnie, ładnie, tutaj pogrywamy z gościem. Tu by się przydał, dobra, zagramy tak. Ulala, jak ten, jak wybuchł nasz kolega. Dobra, postawimy go przy samym końcu, niech on sobie tutaj biegnie. Później całą trasę zrobi w tył, wzrost, prawda? Dobra, dobra, patrzcie ile mamy kraterów, naprawdę sporo. Coraz więcej tych kraterów tam się tutaj zaczyna tworzyć, więc no w sumie nie jest to aż takie dobre, powiem wam szczerze. No nie jest to aż takie dobre, bo no za niedługo nie będziemy mogli nigdzie roślinek stawiać, tak? Więc no troszeczkę trzeba się tutaj z tymi kraterami oczywiście uspokoić. Dobra, zróbmy tak i usuńmy gościa. Ulala, tutaj będzie dobra walka, zobaczcie, ja chcę tą walkę obejrzeć. Nawet nie strzelaj gościu, nie strzelaj, chcę zobaczyć tą walkę od początku. Zobaczcie, zobaczmy kto wygra. No kurde, jak go szybko zjadł, myślałem, że najpierw drzwi będzie musiał zjeść. A to taki zombie, jak widzicie, triki ma, nasz kolega. Dobra, dobra. Tutaj kolejnego Gravebustera sobie damy. Dobra, nie, no to on zostanie na pewno zjedzony, tutaj nie ma żadnego problemu, tak jak mówię, no gościu, nasza ta, jak ona ma purchawkę, naprawdę bardzo dobrze kontruje te wszystkie właśnie drzwi jakieś, nie wiem, zombiaki w hełmach i tak dalej, to jest naprawdę bardzo dobrze kontrowane przez nasze purchawki. Patrzcie, teraz dajemy tutaj, aj, nie możemy, zaraz krater, dobra, czekajcie chwilę, dobra, dajmy krater. Ulala, bomba atomowa, moi drodzy, jak spadła na Hiroshimie, Nagasaki, to pięknie to tutaj widzimy rozwaliła. Dobra, zobaczcie, zaraz będziemy tutaj robili jakieś tutaj dudek dance'y. Dobra, tego nie chcemy, tutaj damy sobie to zamiast tego. No spoko, kolejny, moi drodzy, dudek dance. Ulala, boże, ten dźwięk jest przerażający, serio. Oby nigdy tak na świecie nie było, bo naprawdę będzie słabo. Dobra, myślę, że tutaj zaraz możemy coś zamrozić na spokojnie. Dobra, wystawmy sobie kolejną tutaj falę tego. Dobra, zamroźmy. No i pięknie, pięknie sobie tutaj radzimy z tym. Patrzcie, patrzcie, spróbujemy ich tutaj tak pozamrażać, żeby do finałowej rundy ich tutaj pozamrażać. Dobra, nie, mam pomysł, patrzcie, zamrozimy ich tak i zaraz kraterem do nich tutaj wyjedziemy. Dobry pomysł to, wydaje mi się, że całkiem niezły. Dobra, obstawmy sobie tutaj naszą falę, w takim razie w ten sposób. Gravebustera sobie damy. Oj nie, ale słaby Gravebuster, zjedzą, kurde, zjedliśmy Gravebustera, ale lipa. No dobra, nie przejmujmy się tym za bardzo. Dobra, bomba atomowa. Patrzcie, patrzcie, teraz będzie ciekawie, teraz będzie ciekawie. Dobra, dam to tutaj, bo może być problem lekki. Dobra. Jak na razie nie, pobawmy się z nimi, czemu nie? Pobawmy się z nimi, ja już bym mógł to skończyć w sumie, bo mam grzyba atomowego, ale czemu by się z nimi nie pobawić, prawda? Czemu nie? Niech będzie zabawa. Niech żyje zabawa, jak to było w jednej piosence. Niech żyje dłuższy odcinek, jak to było w drugiej piosence. Dobra. Dobra, nie będę tego niszczył. Zobaczymy, czy nasze roślinki sobie poradzą. Dobra, dam jeszcze Ice'a. Nice, Ice'a tutaj daje radę. Ładnie, ładnie. Michael, Jack. O, Michael, Michael! No kurde, Michael! Niedobrze, Michael. Kurde, tak chciałem Michaela, wiecie, moi drodzy? Dobra, może zaraz mi się go uda zdobyć, tego Michaela. Lubię Michaela. Michael to jest bardzo dobra postać ogólnie. Jedna z najlepszych, moim zdaniem, w grze. To jest po prostu taka Nightwish. To jest taka Nightwish w Fortnite do Clash Royale, naprawdę. Taka typowa Nightwish. Dobra, zamroźmy gościa, żeby on tutaj nam nie zjadł. Ładnie. Kolejne zamroń wpadnie. Ładnie, moi drodzy. No, zaraz jakieś grzyby atomowe tutaj wlecą, wydaje mi się, bez problemu. Tutaj. No tutaj myślę, że grzyb atomowy będzie dobry, co? Patrzcie, tutaj grzybek atomowy piękny wpadnie. Patrzcie. Ulala, ten dźwięk. Ło! Piękny grzybek atomowy, dobra. Patrzcie, patrzcie na to. Nie, ale zepsułem. Boże, misklika zrobiłem, nie chciałem tego tutaj dać. Dobra, patrzcie na to. Ja, ale wybuchy, co? Dobra, damy sobie w ten sposób. Oj, idzie ten, idzie nasz kochany dziadek. Dobra, bo ja go chcę, nie zabijajcie mi go. Proszę go nie zabijać, proszę go odpuść. Nie zabijajcie mi, no Michaela Jacksona zabiliście. Dobra, to kończymy, jak Michaela Jacksona mi tutaj zabijacie. Wy złodzieje jedne, tak? Lilia wodna, moi drodzy, i to oznacza tylko jedno. Odblokowaliśmy nowy, moi drodzy, tryb, więc...
no, znaczy nie tryb, ale po prostu nową, że tak powiem, nowy etap odblokowaliśmy, tak więc moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku w nowym etapie, tak więc zobaczymy co tam będzie. No ja już poniekąd wiem, wy pewnie możliwe, że też się domyślacie, ale przejdziemy to razem oczywiście od początku, tak więc moi drodzy, do kolejnego odcinka, piszcie czy chcecie więcej, moi drodzy, odcinków z planców, tak więc do kolejnych odcinków, moi drodzy, no i cześć.